W imię Boga? Zaczynajmy. Odbyły się castingi do Szopki. Chcielibyśmy bardzo pogratulować wszystkim, którzy się dostali do jakiejkolwiek sekcji. To będzie super część waszego życia i bardzo was zachęcamy, żebyście nie rezygnowali, nawet jak będzie trudno, nawet jak będzie wam trudno pogodzić to z innymi obowiązkami, bo moim zdaniem to uczucie, kiedy stoicie na scenie albo cała klasa słucha, jak gracie utwory z Szopki lub widzi waszą scenografię, to jest takie uczucie naprawdę niezapomniane i naprawdę jedno, moim zdaniem, z lepszych, które można mieć w tej szkole. Kontrowersyjne. Szopka jest jednym z lepszych doświadczeń w Nowym Worku, moim zdaniem. Jedną z lepszych akcji, w którą można się zaangażować. Spisz deklaracje i nie wyślij e-maile. Pisz, co pragniesz, ale nie przeceń siebie. Droga młodzieży, zapraszamy do udziału w następujących wydarzeniach. Nowodworskich spotkaniach muzycznych, cyklu koncertów i programów słowno-muzycznych. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt takich występów, na przykład koncerty twórczości Jacka Kaczmarskiego, muzyki filmowej, utworów z musicali, koncerty piosenki poetyckiej, programy słowno-muzyczne z cyklu 4 pór roku, jak również koncerty poświęcone piosenkom z dzieciństwa. Pierwszy koncert pani Halina Tlibak, dyrektor kreatywna tej szkoły, planuje na październik bieżącego roku. Na listopad planuje nowodworski konkurs instrumentalny. To świetna okazja dla instrumentalistów, aby pochwalili się swoimi umiejętnościami. Wystarczy wybrać dwa utwory z danej kategorii, na przykład na gitarę, fagot, skrzypce, pianino itp. O łącznej długości około 15 minut. Tak, też ostatnio w naszej szkole odbył się pierwszy, a przynajmniej pierwszy od przeciągu paru lat, Book Crossing. Wydaje mi się, że to była jedna z obietnic wyborczych tak. Obecnego rządu, więc ceni się to, że przed rozpoczęciem nowej kadencji innych osób została zrealizowana. Chyba wydaje mi się, że to dobrze wyszło. Tak, to jest fajna akcja. Jedna z lepszych realizacji. Ze styczniem, końcem lutego zawita do nas dwuetapowy konkurs piosenki obcojęzycznej i to jest jeden z tych takich bardziej popularnych, więc zapraszamy. Mogliśmy też brać udział w prawyborach w Nowodworku, treningiem przed weekendowymi wyborami. Mhm. Prawdziwymi, polskimi. Jak wy to oglądacie, to już wiecie, czy jest jak było, czy jest inaczej. Autorką tych prawyborów była Ola Taran. Taka bardzo ambitna osoba z pierwszej klasy, więc warto zaznaczyć, kto to robił, bo ona strasznie dużo pracy w to włożyła i strajk klimatyczny to też. Też odbyły się właśnie warsztaty w klasach organizowane przez tą organizację Twój Wybór. Mhm. I też dla trzecich klas został zorganizowany wykład z profesorem z UJ-u na temat wyborów. Z tego, co się orientuję, to w siódemce już wybrano prezydenta, a u nas jeszcze nic nie wiadomo o kandydatach. Przynajmniej nieoficjalnie, ale liczymy, że będzie to taki intensywny czas. Nowodwór zwykle jest na końcu, a patrząc na tendencje ostatnich lat, tegoroczne wybory, tak prawdopodobny termin osceluje gdzieś w okolicach... Między Wielkanocą a Bożym Ciałem? Mhm, 2023 roku. Koniec marca, kwietnia, czas konkursu piosenki polskiej. Wielkie wydarzenie artystyczne Nowodworka. Wiosna, to ty. Jeden etap, dwa utwory w języku polskim. Żadnych przeróbek z obcych języków. Dla uczniów chcących przystąpić do egzaminu typu CAE mogą zorganizować spotkanie informacyjne z przedstawicielką Centrum Egzaminacyjnego. Nowodworek, instrukcja obsługi! Ręce w górę! Wyszedł też ostatnio we wrześniu, pod koniec, nowe wydanie The Nowodworek Times. I to w sumie bardzo fajnie, bo czasami zdarzało się, że majowe egzemplarze wychodziły w październiku, a tu im się udało bardzo szybko zmobilizować. I mogliśmy kupić gazetę tylko za 1 zł. Nowodworek. Instrukcja obsługi. Tu powinna czytać Krystyna Czubówna, ja przepraszam. Zapamiętaj, że król jest tylko jeden i najpewniej spotkasz go w holu tej szkoły.
W Nowodworku obowiązuje ruch prawostronny, jak w całym naszym kraju, i zakaz postoju pod salą 19. Chyba, że zakażą wam wchodzić do środka. A do sali numer 19 na pewno wam zakażą i... Wreszcie. Konkurs Lincoln's Debate, czyli dyskusja po angielsku w grupach trzyosobowych na wybrane tematy. Konkurs jest uproszczoną wersją debat oksfordzkich. Nie wchodź także wkrótce w płaszczu. Nie przejdzie też wieszanie okrycia wierzchniego na krzesłach. Będziecie to kosztować odrobinę wysiłku i będziesz musiała zejść do piwnicy i zawiesić tam swoją kurteczkę. Warto również zaznaczyć, że jeśli ktoś by się jeszcze nie zorientował, w auli, zwłaszcza podczas wszystkich występów, nie można jeść, a pić można tylko napoje przeźroczyste. Tak, i aula, powtarzam to po raz kolejny, aula to nie jest miejsce, do którego sobie wchodzicie jak do siebie do domu. Możecie się tam czuć jak w domu, ale nie wchodzicie tam jak do siebie do domu. To znaczy kurtka, to znaczy czapka, to znaczy zamknięta woda, to po prostu nie przejdzie. To jest trochę kpina, żeby robić takie rzeczy w auli. I na wszelki wypadek warto przyklęknąć na starcie, na wyjściu. Tak, przeprosić pokornie. Mamy jeszcze kategorie inne i wpisują się w nią różne działania z waszym udziałem. Również takie, o których już wspomniałam, a nie udało się zorganizować, bo było mało chętnych, albo też całkowicie nowe. Jeśli daję w kość, w Polakowskim czekają na ciebie różne rodzaje herbat. W trosce o zimę... Ziemię, kurczę, o ziemię, ale i swój portfel. Nie zapomnij o własnym kubku czy termosie. Tak. Dobra, teraz onet magia. Teraz mamy czas wagi. Horoskop miesięczny na październik 2019 roku. W twoim znaku świeci teraz gorące słońce, ale Mars działa niczym beczka z prochem. To twoje urodziny, etap nowych początków, ale nie startuj z piskiem opon. Nawet jeśli marzą ci się szybkie sukcesy, nie stawiaj teraz na jedną kartę. Wznieś urodzinowy toas i biegnij na spotkanie w przyszłości, ale sporne kwestie załatwij spokojnie i inteligentnie. Próba sił to nie najlepszy pomysł. Z partnerem mógłbyś dojść do porozumienia, ale musisz zrobić pierwszy krok. Nie traktuj małżeńskiego kontraktu jak tak dosłownie. To przecież umowa serc, a nie akt własności. Twoim atutem jest umiejętność patrzenia z dystansu, dobór celnych argumentów, ale kiedy ego staje się zbyt wielkie, przysłania ci właściwe rozwiązanie. Aha, wymiany. Bierzcie udział w wymianach, bo... Wymiany są super. Są bardzo super. Zawsze jest u nas wymiana do Włoch. Są super fajne. Język polski. Tak, jest wymiana do Włoch, zawsze organizowana przez panią Sójkę. Bardzo dużo miejsc. Z panią super. Sójką bardzo dobrze jest pojechać na wymianę. A była też wymiana do Holandii, w której my braliśmy udział. Tak, teraz już jej nie ma, bo to był taki 2-letni projekt. Ale są też wymiany do Niemiec, z tego co się orientuję. Tak. Co 2 lata jest wymiana do Bordeaux, ale w tym roku jej nie będzie, ponieważ była w zeszłym roku. Tak. I jeszcze jest taka opcja wymiany do Stanów Zjednoczonych, która jest i tam opcją jest, ma możliwość pojechania chyba około 2 osób. Okej. Okay, ciekawostka latynistyczna na dziś. To sentencja barba non facit filozofum, co oznacza broda nie czyni filozofem. I kierujemy to do wszystkich osób, którym się coś wydaje, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Czyli nas wszystkich. Nas wszystkich. Bo homo sum ergo hipokritus sum. Nowodworczyka w każdym z nas. Prawdopodobnie następny odcinek będzie związany z wyborami, jeśli w ogóle do nich w Nowodworku dojdzie. Jeżeli dojdzie do następnego odcinka. Więc jeśli będziecie zainteresowani wywiadami, jeśli będziecie zainteresowani spotami wyborczymi czy podsumowaniami wyborów, to koniecznie zajrzyjcie. A jeśli nie jesteście zainteresowani, to nie zajrzyjcie. Życie szkoły, Nowodworka zwłaszcza, nie może ograniczać się tylko do nauki. No. I kopia powyższej wiadomości została wysłana do nauczyciela Kaczor Jacek P. Panie Jacku, kimkolwiek pan jest... Gratulujemy. Jeśli jesteście w klasie pani Tyniby i wydaje się wam, że nie będziecie musieli brać udziału w tych konkursach, bo przecież ani nie gracie na instrumentach, ani nie umiecie śpiewać. Nic bardziej mylnego. Jesteście w wielkim błędzie, ponieważ w Nowodworku kto chce, ten potrafi.
Tymi słowami dziękujemy. Dziękujemy Wam, że jesteście. Za wszystko. Bo nie kocha się za coś, ale mimo wszystko. Kurtyna. To nie wejdzie przecież. Tego nie będzie, Kasper. Tego nie będzie. Przepraszamy. To możemy wyciąć. Uważamy, że... Nie jest zbyt polityczne. Tego nie będzie, kochani. Ale tego nie zobaczycie. Was. Byliśmy też na osobistej... Nie, tego nie mówimy. To jest ściśle tajne.